bardzo duże buffy, królowej, Junkertown oraz inne zmiany w balansie. Do tego udogodnienia w sterowaniu wielu bohaterów, czyli przyszedł czas na Mid-Season Patch. Najnowsza aktualizacja to nie tylko Star Watch, ale też ten patch, który ma zawsze pojawiać się w połowie sezonu. Nie tak duży jak na start, ale i tak zazwyczaj ma zawierać znaczące zmiany. I nie inaczej jest tym razem. Zaś największą gwiazdą tej aktualizacji, moim zdaniem, jest królowa Junkertown. Otrzymała potężne wzmocnienia. Warte wspomnienia jest też to, że patch stoi również pod znakiem udogodnień Quality of Life. To zaczynamy. Czyli ta królowa. Po pierwsze, jej magazynek został zwiększony z 6 do 8 strzałów. Po drugie, hitboxy noża zostały zwiększone o 35%, to jest sporo. Częściej się będzie trafiać. Superzdolność rozwałka, zamiast zadawać 100 obrażeń rozłożonych na kilka sekund, po trafieniu zadaje natychmiastowo 40 damage'a, a 60 rozłożone w czasie. Łącznie wyjdzie na tyle samo, ale i tak dzięki temu szybciej kogoś zabijemy. Ktoś dostanie 40 obrażeń, dostanie od nas raz i git, a wcześniej mógł wymagać jeszcze jednego strzała. Ale to są rzeczy związane z DPS-em, natomiast kolejny buff znacznie zwiększy jej przeżywalność, czyli ponownie ulepszono przelicznik krwawienia na samoleczenie. Od teraz obrażenia z krwawienia przekładają się na leczenie dwukrotnie silniejsze od obrażeń. Królowa pół roku temu zaczynała ze stosunkiem 1:1, czyli tyle ile krwawienia, tyle samoleczenia. Zwiększyli do 1.25 razy, a teraz do 2. A pamiętajcie, w styczniu wprowadzili buffa, gdzie królowa natychmiastowo się leczy za pozostałe krwawienie, gdy wróg umrze w jego trakcie. Czyli takie wykończenie przeciwnika toporem od razu nas uleczy za 80. Sporo. No, Junker Queen rzeczywiście sporo silniejsza będzie. I wiecie dlaczego? Bo spożyła Huela, czyli sponsora dzisiejszego odcinka. Huel Powder to pełnowartościowy posiłek w formie shake'a. Sam z niego korzystam od 1,5 roku i Huel to świetny sposób na dostarczenie organizmowi wszystkich najważniejszych składników. Białko, węglowodany, tłuszcze, błonnik, minerały, witaminy i więcej. A przy tym przygotowuje się go szybko oraz wygodnie. Dla mnie Huel doskonale się sprawdza jako przerwa w pracy czy śniadanie w trakcie dojazdu. Dobry na uczelnie czy dłuższe sesje gamingowe. Posiada wyłącznie naturalne składniki jak owies, ryż, groszek, kokos czy siemię lniane. Huel funkcjonuje jak śniadanie czy obiad, a przy tym jest smaczniutki. Polecam spróbować, ja się do niego przekonałem. Jeśli się zdecydujecie, skorzystajcie z mojego linku w opisie i komentarzach. Ale przejdźmy już do ważniejszych zmian u pozostałych bohaterów. Orisa, obrażenia każdego pocisku zwiększone o 1. Winston, obszar, w którym wylądowanie plecakiem odrzutowym zadaje maksymalne obrażenia, zwiększone o 30%. Homik, czas trwania adaptabilnych osłon znerfiony o 2 sekundy. Ramatra, oj, zdecydowanie to pomoże. W końcu trzymanie przycisku bloku, gdy zostaniemy ogłuszeni, automatycznie wróci do blokowania, gdy ogłuszenie się skończy. Ależ to było irytujące. Mieliśmy aktywny blok, dostaliśmy stuna, ale i tak cały czas trzymaliśmy przycisk. Jednak, gdy ogłuszenie się skończyło, to i tak musieliśmy puścić guzik i raz jeszcze nacisnąć. Zdecydowanie przyjemna zmiana. Sigma. Gdy skończy się czas ulta, a my jeszcze nie wybraliśmy obszaru, to bohater sam aktywuje fluxa. Dobre, nieraz mógł być marnowany, bo szukaliśmy odpowiedniego celu i ledwo nie zdążyliśmy. Bastion. Podobnie jak u Sigmy. Gdy skończy się czas artylerii, bohater automatycznie strzela jednym pociskiem. No, jeśli żadnego nie zdążyliśmy wystrzelić, to i tak tracimy 2, ale zawsze coś. Echo. Ulta naładujemy o 25% szybciej, czyli cholerne wzmocnienie. Ale będąc w trakcie duplikacji, dłużej będziemy ładować ulta skopiowanego bohatera. Wcześniej Echo ładowała superzdolność 5,5 razy szybciej niż ten bohater oryginalnie, zaś od teraz ładuje 4 razy szybciej. Złomiarz. Maksymalne obrażenia miny zwiększone ze 100 do 110. Ana. Natychmiastowe leczenie granatem zmniejszone ze 100 do 60. Baptist. Czas odnowienia pola nieśmiertelności skrócony z 25 do 23 sekund. Okej, to był balans postaci. Przechodzimy do sekcji usprawnień typu Quality of Life.
cała masa bohaterów ma nowe opcje w sterowaniach. Nic wielkiego, ale mogą upłynnić rozgrywkę lub zwiększyć czytelność. Zamiast skakać po bohaterach, przyjrzyjmy się każdej zmianie obecnej u wielu postaci naraz. Możemy wyłączyć informacje o możliwości anulowania zdolności. Czyli mamy na przykład żniwiarza w postaci upiora, a po lewej informacja, że anulujemy zdolność po naciśnięciu przycisku. I każdy bohater, co ma taką informację w którymś skillu, zyskał możliwość ukrycia napisu. Tak samo jak z odliczaniem w formie pierścienia. Orisa wchodzi w umocnienie i widać na środku timer, kiedy się skończy. Każda postać z takim timerem w którejś zdolności może w opcjach ukryć pierścień. Ukryjemy również wszelkiego rodzaju stany ładunków zdolności na środku ekranu. U Smugi ukryjemy ilość gotowych mignięć, u Brigitte pakietów regeneracyjnych, u Doomfista siłę naładowania rakietowego ciosu czy amunicję. Wiele zdolności, które wymagały ciągłego trzymania przycisku, mogą być teraz aktywowane jednym naciśnięciem, a zakończone ponownym przyciśnięciem. Na przykład alternatywny strzał Winstona czy blok Ramatry. Naciskamy raz i Ramatra trzyma blok. Opuści go dopiero po kolejnym użyciu guzika. Ale mamy też w drugą stronę. Skille, które wcześniej włączaliśmy i wyłączaliśmy każdorazowym naciśnięciem, mogą być teraz używane tak długo, jak trzymamy guzik. Powiedzmy, obrót włócznią Orisy. Trzymamy przycisk i tak długo, jak to robimy, Orisa kręci włócznią, ale jak tylko puścimy, zdolność się kończy. U kilku postaci możemy ustawić osobną czułość myszki, jeśli korzysta z jakiejś zdolności. Powiedzmy, normalna czułość dla Reinhardta czy Brigitte, ale znacznie większa, gdy korzystają z tarczy. A i też inna czułość dla przełączanych broni. Łaska czy życiodawca ustawią różną czułość dla leczenia i strzelania. Lucio może ustawić sobie także, nie przełączamy piosenek naciskając raz, tylko trzeba ciągle trzymać shifta, by któraś piosenka była aktywna. Zaś u Ramatry można sobie ustawić, że ulta anuluje się tylko poprzez naciśnięcie Q. Ależ mnie to wcześniej irytowało. Kilkukrotnie anulowałem anihilację, bo w jej trakcie nacisnąłem shifta. Bo normalnie shift wyłącza postać Nemesis, więc zrobili także anihilację też. Bez sensu. U Burzyciela, gdy jesteśmy w kulowrotku, zrobili tak, że guzik szybkiego ataku wręcz anuluje toczenie się. Ale dali też opcję, dzięki której nie tylko wyjdziemy z kulowrotka, ale też po przemianie automatycznie użyje tego ataku wręcz. Teraz jest ciekawe. U Baptista, Symmetry i Mei ręcznie sobie ustawimy, jak domyślnie mają być zwrócone ich zdolności. Powiedzmy, jako Symmetra częściej stawiamy barierę wzdłuż zamiast wszerz, ale i tak zawsze musieliśmy ją wpierw obrócić o 90 stopni, przez co traciliśmy czas. Ale teraz najlepsze. Quality of life, które zdecydowanie najbardziej mi się spodobało. Zdolnościom, które wymagają potwierdzenia, można ustawić, którym przyciskiem potwierdzamy. Słuchajcie dalej. Powiedzmy żniwiarz. Rozpoczyna on krok w cień guzikiem E. Musimy wybrać miejsce i potwierdzić lewym przyciskiem myszy, a anulujemy skilla prawym przyciskiem myszy. Jednak zmienimy sobie, że będzie na odwrót. Lewy anuluje, prawy potwierdza. Albo, że guzik skilla potwierdza, a prawy anuluje. Ale teraz coś zdecydowanie najlepszego. Możemy wybrać, że puszczenie przycisku aktywuje zdolność. Ależ to cholernie dobre. Znacznie płynniejsza rozgrywka dzięki temu. Po prostu nakierowujemy celownikiem, wiemy, że tam na pewno się teleportujemy, to po prostu szybko naciskamy guzik i bez potrzeby potwierdzania się tam przenosimy. Mei bardzo na tym skorzysta. Często ściana musi być postawiona natychmiastowo, bo akurat szater nadchodzi. Na potwierdzenie myszką możemy stracić cenne milisekundy. Jednak Symmetra zdecydowanie najbardziej korzysta z dwóch powyższych zmian. Popularną taktyką Symmetry jest postawienie ściany wzdłuż i teleportacja za plecy wrogów. Czyli robiliśmy tak. Naciskamy Q, naciskamy obrót bariery, naciskamy potwierdzenie, naciskamy teleporter i naciskamy potwierdzenie teleportera. A teraz po prostu Q, E, nara. Ja pitole testowałem i to jest cholernie wygodne. Zdecydowanie polecam to sobie ustawić. I to by było na tyle. Całkiem ciekawy patch, choć sądzę, że większość zmian w sterowaniu będzie dotyczyć konsol lub osób z niepełnosprawnościami. Ale kurde, już za miesiąc kolejny sezon, więc tempo jest naprawdę niezłe, choć przez to cały czas mamy jakieś bugi. Jednak przypominam o najważniejszym. Najpewniej w przyszłym tygodniu dowiemy się czegoś o PvE oraz o harmonogramie na ten rok. Czy będzie to jakiś specjalny stream? Możliwe. Dlatego czekamy, moi drodzy. Czekamy.
A tymczasem ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.